Ostatnio zachwyciła Pani internautów swoim zdjęciem. Zupełnie sotę. Czy spodziewała się Pani, że będzie aż tak pozytywny odbiór? Zdjęcie to jest w ogóle śmieszna historia, bo zdjęcie powstało dla stylistki włosów mych, dla Ewy Pieczarki. Mówię, Ewa, wiesz co, ja po prostu często rano, jak tutaj przychodzę do Dzień Dobry, nie mam czasu rano myć głowy, układać tych włosów. Nigdy nie zrobię tego tak dobrze jak ona. I mówię, wiesz co, ja po prostu tak jak wstanę z łóżka, to ja Ci zrobię zdjęcie i pokażę Ci, jak te włosy wyglądają prosto, jakby ze snu. No i wysyłałam Ewce, a potem Ewka do mnie przyjechała, ja mówię, chodź ci pokażę to zdjęcie, ja tak wyglądam. Ona mówi, ty wstawię to na Instagram. I jakby razem, ja mówię, wiesz co, a czemu nie? No w sumie jakby te włosy są tak fajne, ale oczywiście zdjęcie było zupełnie sotę, tam się rozpętała dyskusja, że kreski jakieś ma. Otóż zawiadamiam, nie ma kresek, nie ma żadnych permanentnych, poza permanentnymi piegami, których nie zdejmuję z cery, kresek, niczego, ja tam nawet w kącikach miałam sen z oczu, ale ponieważ zdjęcie było czysto prywatne, nie z pobudek, a zrobię sobie, wstawię na internet, to nie tak, tak? Będzie na Insta, będzie Insta Early at the Morning. Nie, zdjęcie było prywatne, a potem zdecydowałam, że w sumie czemu nie? Pokazujemy zawsze te twarze zmalowane takie z dość grubym make-upem. To jest gdzieś tam też wymóg telewizji. Są osoby, które tylko tak się pokazują, a są osoby, które natychmiast po zdejmują ten make-up z siebie. Ja na co dzień na bazarek czy do szkoły, odwożąc syna czy chodząc, nie używam niczego. Może od czasu do czasu jakieś tam kredki, ale też nie zapomnę, jak mnie spotkał jakiś stylista i mówi... Zrób sobie brwi, jak ty wyglądasz bez brwi. Ja mówię, słuchaj, no ja tak wyglądam, bo ja na co dzień jakby nie, ja nie robię. Ja nie stoję przed lustrem, żeby się zrobić i dopiero wyjść no, na tak zwaną moją dzielnię. Więc na mojej dzielni i w szkole każdy wie, jak wyglądam w dresach normalnie z kucykiem, ze związanymi włosami. Tego się trzymajmy. Uważam, że to jest gdzieś też fajne, taki naturalny trend, bo umówmy się, że my też potrafimy wyglądać źle. Ja tutaj wstawiłam zdjęcie rzeczywiście ze zrobionymi włosami na drugi dzień i te włosy były fajne, ale bywa też, o czym pisałam otwarcie, dużo, dużo gorzej.